sobie o trzech modułach. Moduł pierwszy to jest kwestia stowarzyszenia, fundacje, jak podejmować decyzje w organizacji w sposób demokratyczny. Moduł drugi to jest jak pozyskiwać finansowanie na organizację. I moduł trzeci to są narzędzia demokracji bezpośredniej lokalnej. Opowiemy sobie o tych trzech, w tych trzech modułach o możliwościach. Ja poprowadzę pierwsze dwa moduły, potem zrobimy sobie przerwę i po przerwie pan Piotr Zając poprowadzi moduł dotyczący narzędzi demokracji bezpośredniej lokalnej. Nie jest bardzo przyjemnie tutaj przyjechać, bo bardzo lubię Katowice i no, jest to jedno z ciekawszych polskich miast. Muszę powiedzieć, że za każdym razem jak tu jestem, to widzę, jak bardzo dynamicznie ono się zmienia. Dużo się dobrego w tym mieście w przeciągu ostatnich 10 lat zmienia. No właśnie, dobrze, to mamy to może słowo? Tak, oczywiście. Mamy problem z demokracją bezpośrednią w Katowicach. To bardzo ważne. Mamy antydemokratyczne władze. To jest problem. To, że rosną wieżowce, deweloperzy zakręcają rękawy, samochody jeżdżą, to bym powiedział, to jest pewien punkt widzenia. Niestety jest bliski ideał, który tutaj nas gromadzą. A w mojej opinii Katowice są jednym z lepiej zarządzanych miast w Polsce. Ale nie demokratycznie. Na dłuższą rozmowę. Może powiem tak, nie się widujemy na Facebooku, bym powiedział ludzi, liczba ludzi, komentarzy, które oceniają władzę Kipata Krupy jest imponująca. Bardzo wiele się zmieniło. Ludzie oczekują współudziału. Bardzo istotna rzecz i to jest, mam nadzieję, myślę, idea tego, tak. Tego warsztatu. Ktoś kiedyś grafik wymyślił lewicowe symbole i ci ludzie mówią, nie no stary, no, my jesteśmy prawicowcami, nie możemy mieć tam, to nie był sierp i młot, ale jakiś tam gest nie wiem, zaciśniętej pięści i okazało się, że to lewica. Decyzja, jak wydać pieniądze. Ludzie chcą wiedzieć, jak się wydaje pieniądze, to jest ważne. Są poirytowani, jak ktoś na górze tylko to robi. Pomysł na akcję charytatywną. Słuchajcie, stowarzyszenie czasami jest monokulturowe, a to błąd. Monokulturowe, czyli zajmuje się jedną rzeczą, tak? Chcemy uwalić uszoka, a ludzie już nie chcą słuchać o tym uwaleniu uszoka. Dobrze, Krupę. Chcemy uwalić Krupę i w cieniu uszoka, żeby też z tej gałęzi spadł. No ale ile ludzie mówią, Boże, znowu ci wariacie o tym uszoku, o tej Krupie. A tymczasem nasza organizacja mówi, zbliża się Wigilia, no to my robimy takie spotkanie, podzielimy się opłatkiem, albo zbierzemy z tej okazji na coś, na zwierzęta, na dziecko. Ale teraz jest pomysłów na akcję charytatywną dużo. Warto, żeby organizacja pogadała, na co możemy zebrać. Tak? To trochę tak jak kibice, kluby kibiców nie tylko jeżdżą na mecze, biją się i robią oprawy na stadionach, ale też mają jakąś akcję charytatywną raz na jakiś czas. Czyli chodzi o to, żeby stowarzyszenie jak działało, to żeby wykonywało różne rzeczy. Pomysł na wniosek grantowy to też jest ważne. Jest dużo grantów i czasami, a my nie napiszemy 12 wniosków grantowych na 12 grantów, poza tym ktoś to musi realizować, warto też zapytać członków, w którą stronę idziemy. Jest grant z Ministerstwa Kultury pod tytułem Gra na harfie i grant z Ministerstwa Sportu pod tytułem Kopiemy w piłkę. Dzień dobry, zapraszamy serdecznie. No a my mamy samych sportowców, ale prezes jest miłośnikiem gry na harfie i poszliśmy po grant promocji gry na harfie, no bez sensu. Dlatego warto pytać ludzi, to co mówiłem już wcześniej, decyzje o jakichś tam piknikach i innych sprawach. Słuchajcie, to co my wam udostępnimy jako bezpłatne narzędzie do korzystania, to udostępnimy wam platformę do głosowania. I ta platforma jest prosta jak zrzutka.pl, konto może założyć organizacja, jest bardzo prosta, będzie zapewniała tajne głosowanie, weryfikowalne, szybkie, to wszystko jest za darmo, nic, że organizacja za to nie będzie musiała płacić i to jest właśnie dla wszelkich
typów organizacji, stowarzyszeń, fundacji, ale też spółdzielni na przykład. Zachęcam do zakładania spółdzielni, odrębny temat, na który też można by było dużo mówić. Rad rodziców, ale też nieformalnych rzeczy. Wydaje nam się, że to będzie fajne narzędzie, z którego będą organizacje mogły korzystać. I to jest pierwsze narzędzie. Ja jestem przekonany, że będziemy też dostarczali kolejne narzędzia. Mówię, ten nasz objazd też służy temu, że słyszymy, co jest potrzebne. Na przykład słyszymy, że są potrzebne marketingowe narzędzia dla organizacji, a nie tam wymyśliliście sobie jakieś głosowanie, a my tu marketing tam jest potrzebny, jak mamy te maile, co Pan mówił, zbierać. No to poszukamy też takich narzędzi, na przykład jak zbierać maile. Tu od razu Wam powiem, zwróćcie naprawdę uwagę, Piotr jest w ogóle wybitnym specjalistą do spraw newsletterów, mailingów. Dwa słowa poproszę Cię, Piotr, żebyś potem powiedział w tym swoim module. Jednym z naszych pomysłów doskonale się sprawdzających jest organizowanie newslettera lokalnego z newsami lokalnymi. Mega prosta sprawa, to znaczy raz w tygodniu robimy, i to przepraszam, ja nie za specjalnie piszę, nie mam talentu dziennikarskiego, ale wiecie, zrobić taką tygodniową prasówkę, co się dzieje w mieście, zajmuje mi to 2 godziny dosłownie. Ja u siebie w Warszawie, na Saskiej Kępie, na małym takim obszarze, bo to jest dzielnica w zasadzie, to nie jest gmina Praga Południe, to nie jest dzielnica, bym powiedział, ale geograficznie Saska Kępa to się nazywa. Ja robię taki newsletter dla mieszkańców Saskiej Kępy. Zajmuje mi to 2 godziny tygodniowo i robię informacje. A co w Domu Kultury, a na ryneczku pani zawsze ryby przynosi, a knajpa vis-a-vis to koncerty, w czwartek jest taki. Robię takiego krótkiego newslettera, mam 500 czytelników tego. I czasami przemycam jakąś tam swoją fobię demokratyczną, bezpośrednią albo organizacyjną. Robienie tego i zbiera, o wiele chętniej ludzie dają te maile i nie czytają tylko, no wyobraźcie sobie, że co tydzień piszę o demokracji bezpośredniej. No wiecie, tak? Zmęczyliby się. A tutaj, a to zawsze z tego newslettera coś tam. I my takie formy newsletterowe promujemy. Ludzie w Olsztynie, gdzieś tam w różnych miejscach zaczynają takie newslettery pisać, bo tak jak mówię, często też ludzie, jest brak informacji, bo to też jest takie medium publiczne zaczyna być. I teraz tak, my lokalnie mamy dużo portali, dużo jakichś różnych rzeczy, tam jest pełno reklam, nie wiadomo o co chodzi. A tu krótka notatka, kultura, sport, wydarzenie takie. A znowu, u nas jest, na Saskiej Kępie jest drukarz Warszawa, w Parku Skarżyskim, bo obok jest park, klub sportowy. No i teraz rozumiecie, pies z kulawą nogą w całej Warszawie nie jest zainteresowany drukarzem Warszawa, ale ci ludzie lokalnie prowadzają tam swoje dzieci, oni grają poza jakąkolwiek klasą, ale jednak, no i już się coś dzieje.